Tak wygląda część, do której przymocowany jest napinacz paska wielorowkowego, nazwijmy go klinowego, w Audi 2,5 TDI, w Volkswagenie również były stosowane te silniki. Ta część jest przymocowana do bloku. Tutaj jest taka uszczelka krzyżowa, blaszana, która uszczelnia przepływ tutaj oleju tędy. I ten olej jest, tutaj jest przykręcona chłodnica oleju, którą chłodzi obieg tej cieczy chłodzącej silnika. No. Tu mamy miejsce na pompę wspomagania kierownicy. No i sam napinacz. I w sumie sprawa dotyczy samego napinacza, bo tutaj w tym elemencie są dwie takie tulejki ślizgowe i cały ten napinacz po skręceniu, te tulejki, że tak powiem, utrzymują w osiowości i on pracuje wahadłowo na tym amortyzatorze i na tej sprężynie, napina pasek, ale musi pracować w tej osi. Jak nie pracuje w osi, to wygina się. No wiadomo, przy wygięciu widać zresztą tutaj nawet ślad paska, jak pracował, że ten pasek był, pracował dopiero odtąd i tutaj wystawał. I on powoli się zsuwał, bo wyrobione były tulejki, co zaraz pokażę. No i napinacz się jakby kontrował, nie? Teraz tak. Tutaj jest zrobiona w ogóle piękna konstrukcja polskiego pseudomechanika. Wygląda to tak. Fabrycznie w środku jest tulejka. I tutaj w środku, na to coś proszę nie zwracać uwagi. To jest nieporozumienie. O, tak wygląda tulejka już w zasadzie po całkowitym zniszczeniu. Zniszczeniu do tego stopnia, że nie dość, że tulejka jest zniszczona, ta ślizgowa, która powinna być grubsza i cały obwód powinien być, to jeszcze to skontrowanie napinacza wytarło ta praca obudowę de facto tam. Czyli jak tulejka była w ten sposób tutaj wciśnięta, to tak jak widać, została ona przetarta, a zaraz za tulejką przetarte już aluminium z obudowy. No. Jest to tak ściśnięte. Tak jest to ściśnięte. Z jednej strony tutaj jest przykręcona śruba. Tutaj też z tej strony jest taka tulejka. Pomiędzy tym korpusem a śrubą jest jeszcze podkładka i uszczelka, która uszczelnia smarowanie ogólnie rzecz biorąc tej tulej. Z tej strony też powinna być taka uszczelka gumowa po skręceniu. No i ten napinacz fabrycznie jest przykręcany do tamtej tulejki widocznej śrubką i mówię, i ta tulejka prowadzi się, ten walec prowadzi się w tulejkach równo i to równo dobrze pracuje. Jak jest to w ten sposób uszkodzone, jak tutaj widać, to wiadomo, że ten wałek już się kontruje i nie ma tej osiowości. No i człowiek, pseudomechanik, wymyślił coś takiego. To jest rurka miedziana centralnego ogrzewania. Z tego elementu zewnętrznego, który normalnie nie jest ślizgiem i w ogóle nie styka się w żaden sposób podczas pracy z tym napinaczem. On jest wprawdzie tutaj nałożony, ale styku jako takiego tarcia między tymi dwoma elementami nie ma. No, on wydedukował sobie, że założy właśnie z rurki miedzianej taką, że tak powiem, swojej produkcji tuleję. O, i tu było zrobione coś takiego. Rurka, jak widać, nacięta, bo wszystko, nic tu nie pasowało. O, poprawiał Volkswagena człowiek. I to było zrobione tak. Tutaj była ta rurka. Ta rurka rozcięta. No i na to był dokręcony napinacz.
i oryginalny ślisk uszkodzony już, no w sposób w zasadzie dyskwalifikujący go, został przez niego pseudo zreanimowany taką tulejką miedzianą rozciętą, niby rzekomo miało to pracować dobrze i spełniać swoją funkcję. Nie będę nazywał po imieniu człowieka, bo nieprzyzwoite słowo bym musiał użyć, a może będą słuchać tego dzieci. Także tak to pracowało. Oczywiście to się rozsypało, bo to kompletnie nie gwarantowało osiowości temu napinaczowi. On się i tak kontrował w bok. Pasek z tego spadał. Jak spadnie, to dobrze, bo gorzej jak pasek najzwyczajniej w świecie się utnie, chociażby na tym rancie, bo pasek zaczyna pracować. Widać zresztą po tym kółku, jak pracował pasek, jak jest wytarte koło od paska, a gdzie pasek nie miał w ogóle pracy. Najprawdopodobniej w ogóle to kółko było wymienione na nowe, dosłownie na nowe, podczas kiedy to już było zdemolowane. Także ta wymiana kółka na nowe, bo widać, mówię, wyciągam wniosek z tego, że to kółko tu jest około 5 mm całkowicie czarne. Nigdy tutaj nie pracował pasek, także to nie było tak, że kółko było nowe. Tutaj ta tulejka z tą całą aparaturą była nowa i w międzyczasie to się starło, tylko po prostu to jest wieloletnie zaniedbanie. Raz, że mówię, tych tulejek, to są, które są no, wbrew pozorom bardzo, bardzo istotną sprawą, a dwa, że zamiast widząc, co się stało, wymienić tą całą aparaturę, bo to już się nie nadawało do eksploatacji, no to reanimacja jego polegała na tym właśnie, że o rurkę CO miedzianą rozciął. Nie wiem w zasadzie, co on tu zrobił, nie będę komentował. Żenujące. Strata pieniędzy. No i cudem, że to się skończyło tak, że ten pasek się tylko zsunął, a nie przerwał, bo jakby się przerwał, to w zasadzie cała wymiana rozrządu, wymiana tych kółek, wszystko poszłoby na marne, bo pasek ten klinowy, wielorowkowy wpadłby pod pasek rozrządu i to wszystko by się rozleciało, także tak to wygląda. Kolejną rzeczą, którą ten człowiek zepsuł, to jest osłona. No już rozrządu, na tym trzyma się sprzęgło wiskozy i wentylator. Do tego rozmawiamy cały czas o tym samym silniku. Tutaj jest kółko napinacza paska rozrządu pomiędzy kołem pompy wtryskowej a lewą głowicą. A kołem rozrządu lewej głowicy, nie? No tutaj jest to kółko, a tu są przykręcone dwie rolki. One są tylko jako rolki prowadzące do paska wielorowkowego. I nie tyle ta rolka, która jest na tą śrubę, co ta jest dosyć specyficzna, bo można w dosyć prosty sposób przeciągnąć po prostu tą śrubę, dokręcając tą rolkę i uszkodzić gwint, który się znajduje w tej obudowie aluminiowej. W tej obudowie właśnie jest to uszkodzone. Tutaj jest kluczyk 17, jak dosyć duże ramię przyłożymy i pociągniemy, chcąc de facto dokręcić, ale z nieodpowiednią siłą, to w bardzo prosty sposób można uszkodzić tutaj gwint znajdujący się w tym, wtedy wiadomo, jak to kółko jest na słowo honoru przykręcone, to w zasadzie w każdej chwili może się odkręcić, czy cokolwiek stać, że ten pasek tak samo zleci, czy się rozerwie, nie? Także to też jest bardzo istotna sprawa tutaj, żeby tą śrubę dokręcać w miarę z czuciem i ostrożnie, a najlepiej według danych podanych przez producenta, według newtonometrów, takie jak powinny być użyte. Dziękuję.